Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Nieważne kto głosuje, ważne kto głosy liczy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No tak Stalin mówił, no i tak wygląda na to, że komuniści się nauczyli w Ameryce. Kto liczy głosy? No głosy liczą komuniści. Przez lata jakoś republikanie nie... Przez pewien moment mieli zabronione pilnować. Demokraci tak się przyzwyczaili do jednopartyjnego pilnowania, że teraz się wściekali. No ale jest jedno wielkie oszukaństwo. Jest jedno wielkie oszukaństwo. Wygląda na to, że to prawie że zsynchronizowane było w wielu stanach. Przestali liczyć o pierwszej, drugiej nad ranem na parę godzin. No i później wszystko zaczęło się przesuwać. Widzieli to. Dowozili najróżniejsze te koperty. Straszne. No ale straszniejsze jest jeszcze coś innego, no bo w zasadzie teraz jeżeli Trump zostanie wykolegowany, no to w 2024 za 4 lata przypuszczalnie będzie znowu podchodził do tego. Przypuszczalnie 70 milionów Amerykanów, republikanów, które głosowała, zacznie głosować na innych, nowych republikanów, na te wszystkie mordy, które udają, że są republikanami, po prostu zostaną wykopane od tego koryta. No i republikanie się wezmą za lewaków, wezmą się za czerwone świnie po prostu, bo to jest niemożliwe. Dlaczego jest niemożliwe? No nawet w miastach czy w Stanach, jak się jeździ nie widać znaków Trumpa. Nie było znaków Trumpa, tylko Biden i czarne życie coś tam znaczy. Dlaczego? No w miastach na przykład, czy w Stanach, gdzie nawet republikanów jest 30-40%, czyli oni nigdy nie mają szansy wybrać swojego kandydata, no ale jest ich 30-40%. I pomimo, że jest 30-40%, jest zero znaków na przed domami, w miejscach, gdzie normalnie ludzie dają. Dlaczego? No dlatego, że ludzie się boją. Ludzie po prostu, republikanie, konserwatyści się boją wandalizmu. A czerwone świnie po prostu robią ten wandalizm. Przychodzą, niszczą, fizycznie atakują i ludzie, którzy powiedzmy przyznaliby się, że są za Trumpem, 70 milionów było za Trumpem. Wszystkie te badania opinii publicznej to po pierwsze są sfałszowane, no bo kłamią. Prasa kłamie, po co oni kłamali? Oni mówili, Biden wygra 10-20%, 17%. No to dużo ludzi z poprawicy mówi, po co będę szedł, czy po co będę szła, jeżeli i tak nie ma szansy na wygranie. Tak? Także to jest badania opinii publicznej wpływają na zmniejszenie szansy dla obywateli do głosowania. Pomimo wszystko 70 milionów głosowało. Trump w pierwszych godzinach miał przewagę po 600-700 tysięcy, a teraz się okazuje, że nie ma, tak? No ale to mówiąc o tym atakowaniu ludzi za przekonania, to jest makabra, bo pół kraju jednak jest za Trumpem i się boi. Badania opinii publicznej, oni zaczęli oskarżać, że ludzie się nie przyznawali. No jak mają się przyznawać, jeżeli prasa kłamie, te wszystkie badania kłamią i tak dalej, i tak dalej. No jest jedno wielkie lewackie oszukaństwo. I teraz społeczeństwo, cała ta cywilizacja amerykańska, to jakoś cofa się do jakichś prymitywnych stanów, do stanu, kiedy problemy społeczne były po prostu rozwiązywane maczugą. No i to jest smutne, no ale nie po to był pierwsza poprawka do Konstytucji o wolności słowa wpisana do Konstytucji amerykańskiej, żebyśmy mieli to, co mamy, a niestety to mamy. I to nie jest tylko to złe samo w sobie. Najgorsze to jest to, że te wszystkie te społeczne cofanie się, no to zaczęło się na uniwersytetach. Zaczęło się na lewackich uniwersytetach,
I to jest najgorsze miejsce, gdzie powinno się coś takiego zacząć, a pomimo wszystko się zaczęło ten cofanie się cywilizacji na uniwersytetach. Ta narodowa kultura, narodowe jakieś cała 250 lat Ameryki po prostu zaczyna być spalana, po prostu jest fizycznie niszczona. Przy jednopartyjnej, na jednopartyjnych kampusach, na jednopartyjnych uniwersytetach, te radykalne lewactwo, profesorowie, no oni mają, ustabilizowali sobie polityczną taką lewacką ortodoksję. No i to jest dzicz studencka. To jest po prostu tłum. To jest tłuszcza, która jest w stanie bić, walić i niszczyć w imię jednej partii. Oni po prostu mają tak zlasowane mózgi, że są zarażeni, że są po prostu zatruci tą nienawiścią do Ameryki. No i oni biorą to do domu i później przychodzą do domu, no i rodzicom mówią, że w zasadzie nienawidzą ich, dlatego że rodzice, powiedzmy, chcą głosować na Trumpa. Czy mówią, że nie zobaczą wnuczków, jeżeli będą głosowali na faszystę Trumpa. No i to jest właśnie to zlasowanie mózgu. Najgorsze jest to, że te lewactwo, ta ortodoksja komunistyczna, to zajmuje miejsce również w tradycyjnym z miejscach obywatelskich. To po prostu dzisiejsi absolwenci wiedzą dużo mniej o historii niż to, co starsi znali, co się uczyli 40-50 lat temu. Badania były takie robione w 2018 roku. No i tam dali pytania ludziom poniżej 40, pytania na obywatelstwo amerykańskie. No bo jak ktoś przyjedzie do Ameryki i ma tam zieloną kartę, to po paru latach może składać obywatelstwo, no ale musi zdać egzamin o historii Ameryki. Historia ogólnie w szkołach, związki zawodowe amerykańskie usuwają po prostu geografię, historię, matematykę, wszystkie te rzeczy, które powinny być nauczane w szkołach, no a teraz i nauczają tego transgenderyzmu, nauczają te nauki społeczne, nauczają wszystkiego, tylko nie tego, co jest potrzebne ludziom. Ludziom jest potrzebna geografia, ludziom jest potrzebna historia, ludziom jest potrzebna matematyka, dlaczego historia? No historia jest po prostu lubi się powtarzać. No i historię zaczęli komuniści w Ameryce, w amerykańskich szkołach usuwać. No i z tych pytań na obywatelstwo, gdzie cudzoziemcy przyjeżdżają, no to 19% ludzi poniżej 40 roku życia wiedziało o tym, a 75% ludzi w wieku ponad 65 lat znało to, wiedziało o co chodzi. Także to jest makabra. Te lewactwo po prostu przez ostatnie 30-40 lat niszczy społeczeństwo, niszczy fizycznie, psychicznie, niszczy społeczeństwo. Jeżeli starsi są w stanie odpowiedzieć z pamięci tego, co się tam uczyli 40 lat temu, no to coś pokazuje. Również podobne badania pokazują całe cofanie się na uniwersytetach kompletnie historii, nie tylko amerykańskiej, ale całej światowej. No, uniwersytety prowadzą do takiej, można powiedzieć, analfabetyzmu wtórnego. To jest makabra dla kraju, makabra dla narodu, no ale to pasuje lewakom na uniwersytetach, no bo po co lewakom dobrze poinformowani obywatele, którzy wiedzą, jak rząd powinien działać.
oni po prostu nauczają tylko tego, co pasuje im pod względem politycznym, czyli marksizm. Marksizm i socjalizm, ale nie nauczają tego, co marksizm i socjalizm zrobił w wielu krajach socjalistycznych, między innymi z PRL-u, po prostu nie nauczają, że to jest jedna wielka pustynia ekonomiczna i polityczna. Po prostu socjalizm wykańcza, ale tego nie nauczają. Oni opowiadają jakieś różne bajki, które są łykane. No i to jest smutne. Amerykańskie uniwersytety kiedyś to były siłą przewodnią jakiejś takiej kultury, która robiła jakiś postęp, wspomagała i rozszerzała te wszystkie najlepsze możliwości amerykańskie kraju. Uniwersytety w zasadzie no to proponowały dyskusje, jakieś rozmowy, jakieś dialogi, no i odsuwały jednak od mordobicia i tej filozofii maczugi, żeby była jakaś poinformowana, cywilizowana debata. Uniwersytety witały jakieś takie ekstremalne, ekscentryczne opinie, no bo to powodowało to, że studenci byli w stanie jakoś zareagować, zobaczyć inny punkt widzenia, nie zgodzić się z tym punktem widzeniem albo zgodzić. Była wolna jakaś taka debata, no i rozszerzała te granice myśli, rozszerzała te granice intelektualne. Ludzie się uczyli w najróżniejszych dziedzinach, w najróżniejszych sferach. No i to dawało to, że przyszykowywało obywateli amerykańskich do tego, żeby mogli jakoś się zakorzenić, żeby mogli jakoś znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, w firmach, w rządzie. Widzieli tą historię. No i trenowało i szkoliło studentów na to, żeby w zasadzie było niepolityczna służba w najróżniejszych specjalnościach prywatnych czy państwowych, ale że to miała być po prostu niepolityczne. Miało być niepolityczne służba dla narodu. Ale dzisiaj to już tego nie ma. Dzisiaj to tego nie ma. Uniwersytety przestały być jakąś taką wiodącą siłą i uniwersytety ciągną Amerykę w zasadzie do tyłu. To jest kotwica kulturowa i to wciąga Amerykę w jakiś prymitywny stan. Oni mają nienawiść do między innymi do politycznej neutralności ludzi, tak? Ludzie, politycy, komuniści, oni tu mówią, tak jak w Moskwie, czy w Chinach, czy w Polsce, że wszystko jest w zasadzie polityczne. No i polityka komunistyczna w zasadzie jest ważniejsza niż cokolwiek innego, niż produkcja, niż ekonomia, niż samopoczucie. Także, że każdy wszystko jest złączone z polityką. No i na dzień dzisiejszy tak właśnie to jest zredukowane do tego, że każdy ma po prostu rozprzestrzeniać tą propagandę sukcesu marksizmu. W normalnych takich cywilizowanych czy rozwiniętych społeczeństwach, no to dziennikarstwo, gazety, prasa, telewizja, na dzień dzisiejszy internet, no to ma podstawową robotę do wykonania, żeby utrzymywać obywateli dobrze poinformowanych. Obywatel no to ma wiedzieć, co się dzieje, no i ma podjąć decyzje na podstawie faktów jemu dawanych. Tylko w jakichś niedorozwiniętych czy krajach zamordystycznych,
innych to jest tak, że państwo kontroluje, że partia, no z reguły to partia komunistyczna kontroluje. No i teraz to tak jest, amerykańskie uniwersytety szkolą tych dziennikarzy na tych lewackich programach, no i lewacy po prostu są, przedstawiają tylko ten lewacki punkt widzenia. To samo jest z nauczycielami. Nauczyciele są po prostu tak zlewaczeni. No to jest budżetówka, tak? Budżetówka zawsze uwielbia podatki podatników. No im pasuje socjalizm. No ale są wyszkoleni przez tych radykałów, lewackich radykałów. No i oni uczą dzieci. Oni uczą po prostu przyszłe pokolenie. I każda szkoła też po prostu przedszkole czy szkoła podstawowa ideologiczna. Dyktatorzy socjalistyczni czy prezydenci Banana Republic, Republik Bananowych, no to oni właśnie trzymają te swoje uczelnie za twarz, no i to się zaczyna robić w Ameryce. To jest nieprawdopodobne, że Ameryka doszła do tego momentu. Rasa w Ameryce to jest następny punkt zapalny, no i homoseksualizm, że przy tych postępowych właśnie lewakach oni podpalają, dolewają tego oliwy do ognia. Na uniwersytetach są najróżniejsze pozycje płatne, wysokopłatne administracji, którzy mają właśnie pilnować tej różnorodności. Oni szukają historycznie najróżniejszych jakichś przypadków, żeby udowodnić, że jest systematyczny rasizm. No ale jak udowodnić ten niewidoczny rasizm, systematyczny rasizm. No, na Yale kretynka prezydentka to właśnie mówiła, że u niej na uniwersytecie to jest rasizm systematyczny. No i to w zasadzie no to FBI powinno pójść i sprawdzić, bo to jest wszystko nielegalne. Radykalni lewacy, oni chcą przekonać Amerykanów, że Ameryka to jest po prostu zgniła do samego dna, do samego końca. Dlaczego? No dlatego, żeby zmienić, żeby powiedzieć, to wszystko jest nic nie warte, trzeba zbudować nowe społeczeństwo. I to jest ta makabryczna myśl na tą transformację społeczną. No i ci politycy, wszyscy ci komuniści, oni chcą tą władzę, oni chcą tego koryta, oni chcą tego zarządzania, co widać na przykładzie tych maseczek, bo oni potrzebują społecznego zamieszania, potrzebują społecznej bitwy, potrzebują społecznej nienawiści. W przeszłości uniwersytety były bardzo znaczące na to, żeby po prostu dla kultury amerykańskiej, ale teraz po prostu niszczą ją i robią coraz bardziej chorą. Także to zniszczenie to nie tylko jest problemem, że nie wykształcają absolwentów, ale atakują podstawowe sprawy amerykańskie, jak wolność wypowiedzi. I to już jest, to jest makabryczne. Wolność wypowiedzi, wolność słowa jest na skraju. Teraz, jeżeli faktycznie Biden byłby wypchany na prezydenta, no to wolność słowa może się zakończyć, wolność do posiadania broni może się zakończyć, dużo rzeczy może się zakończyć. Tyle tylko, że 2024 będzie rewolucja nie tyle krwawa, co polityczna. Będzie zmiana wśród polityków republikańskich, bo normalni Amerykanie chyba się zorientowali, te 70 milionów się zorientowało, że ich przedstawiciele to nie są przedstawiciele. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.